i witamy serdecznie naszych słuchaczy. Minęła godzina 18. Witamy bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji PKP, czyli Ekspresem przez Historię, albo jak to woli Cacy czy B, czyli Historia kołem się toczy. Dokładnie tak, Cacy czy B, czyli Historia kołem się toczy. No i co tam, Rafale? Mieliśmy ostatnio Kazia Wielkiego. Mieliśmy ostatnio Kazimierza Wielkiego, tak, i kiedy wróciłem do domu, kiedy sobie puściłem audycję, tam jedną z wcześniejszych nagranych, zauważyłem, że w pewnym momencie nagle ożywiła się, wręcz zaczęło się gotować na czacie dyskusja między słuchaczami. Na temat Kazia Wielkiego? Na temat Saturday Night Fever, Bee Gees, na temat jakiegoś chyba grillowania. I więc, no, drodzy słuchacze, ja mam taką gorącą prośbę, żebyś, no, nie czekajcie do północy. Ja rozumiem, że wtedy jest chłodniej i tak milej, przyjemniej, no ale tak... Jakbyście się chcieli podzielić z nami jakimiś swoimi genialnymi spostrzeżeniami, skojarzeniami, będziemy bardzo wdzięczni. Tak, bardzo będziemy wdzięczni, zgadza się. A zwłaszcza uważajcie na takie lapsusy słowne, jest to audycja na żywo, więc o takie wypadki nie trudno. Właśnie tydzień temu, jak sobie słuchałem audycji, aż sobie zanotowałem teorię polskich sutków granicznych. Więc takie radosne potknięcia językowe też się w tej audycji zdarzają. Dokładnie tak, pięknie. Tydzień temu, dobra, to teraz do rzeczy. Dawaj. Strzelaj. Tydzień temu rozmawialiśmy o Kazimierzu Wielkim. Starałem się przybliżyć Państwu jego dorobek ogromny. Pierwsza genialna rzecz, jaką zafundował Polsce, no to było to, że ta Polska przetrwała. Rozbił, grając na sytuacji międzynarodowej, rozbił sojusz luksembursko-krzyżacki. Zawarł z Luksemburgami pokój, sojusz, później z Krzyżakami pokój w Kaliszu, który obowiązywał do czasów Wielkiej Wojny w gruncie rzeczy. Zajmował z Ruś Halicką, Włodzimierską, tępił niemiłosiernie wszelkie przejawy bandytyzmu, grabieży, łobuzerstwa, złodziejstwa. Zainwestował bardzo mądrze, około setka nowych miast, czy miast, które otoczył murami, nowymi murami obronnymi, ponad 500 wsi założył, zainwestował w kopalnie, ufundował Akademię Krakowską, kodyfikacja prawa, reorganizacja armii, no, mnóstwo rzeczy. I stąd się wzięło, jeden, że jest wielki. No. Że jest wielki i że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Tak jest. No i rzecz, no, niesłychana, niewypowiedziana, niepojęta, no jak chłop, który, jak to kronikarz zapisał, no w każdym większym mieście królestwa miał... Kochankę. Tak, no umarł bezdzietnie, no. No 8 córek, 3 synów, no ale z nieprawego łoża. Wszystkie tak. Z nieprawego. Nie, no córki miał, córki legalne. No tak, tak, ale córka wtedy nie mogła zostać. Według prawa sukcesorem, dziedzicem, no mógł być tylko potomek męski, więc no umarł bezpotomnie, no. I teraz, no co dalej? No jest kwestia dziedziczenia. Kwestia dziedziczenia tronu, więc tą sprawę Kazimierz załatwił już bardzo szybko, bo w 1338 roku na zjeździe w Wyszehradzie przy okazji załatwiania spraw ruskich dogadał się z królem węgierskim, powiedział mu tak, słuchaj, no ja pojadę na wojenkę na Ruś, ja to sobie podbiję, bo Węgry i Ruś wtedy walczyły o Ruś Halicką, współczesna Ukraina Zachodnia ze Lwowem, tak? To miała być strefa wpływów Węgier, Polski. No i wtedy doszło do zawarcia aktu. No Kazimierz, 28 lat,
28 lat, młody chłop, z pociągiem do kobiet. Oj, tak? Pociąg to on miał, tak, tak. Pociąg miał jak nic. Umawia się z królem węgierskim, słuchaj, no ty mi pozwolisz zająć tą Ruś, a ja, jeżeli umrę bez potomka męskiego, to ty po mnie będziesz dziedziczył, nie? No to w wieku 28 lat to mógł tak lekko tak machnąć. Prawda? Nie? Tak, to zobowiązania. No w każdym bądź razie te układy na przeżycie, one wtedy nie były niczym szczególnym, nie były niczym nadzwyczajnym, bo w czasie rozbicia dzielnicowego w ten sposób ci książęta się dogadywali między sobą, kto po kim będzie dziedziczył i na koniec pojawił się zawodnik KSW Gwizdu Włęczyca Władysław Łokietek, który na tych paktach w gruncie rzeczy dobrze wyszedł. Dzięki temu Polska została zjednoczona i pozdrawiamy oczywiście wszystkich mieszkańców Łęczycy. Tak, dokładnie. Tak. I Wygwizdowa również. Nie ma takiej miejscowości. Oj, nie kuś, bo sprawdzę. Aha, dobra, nie sprawdzaj. Więc Kazimierz w ten sposób by załatwiał doraźne interesy polityczne, no ale później się okazało, że takie załatwianie było bardzo brzemienne, dlatego że już no w kontekście walk o Ruś, walk z Litwą, w 1351 roku miała być przeprowadzona wyprawa wojenna na Litwę, przeciwko Litwie. Miała być to wyprawa polsko-węgierska, no niestety Kazimierz ciężko zachorował, musiał zostać w Lublinie, no wydawało się, że król umiera, no i w tym momencie dochodzi do układów między polskim rycerstwem a królem węgierskim, Ludwikiem Węgierskim, no i ci polscy rycerze uznali Ludwika za swojego przyszłego władcę, ale Ludwik zobowiązał się, że urzędy będą w rękach Polaków, a gdyby powołał obcokrajowca, no to wtedy szlachta, rycerstwo mieli prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo, temu mianowanemu urzędnikowi. Do tego wrócili. A jeszcze jedna rzecz. Ci rycerze wymogli na Ludwiku, że w razie wyprawy wojennej poza granicę kraju, to król będzie im płacił żołd. Że to oni nie będą się sami utrzymywać, tylko że to on im będzie płacił. I do tych postanowień wrócili 4 lata później. Przy okazji odnawiania tego aktu o przeżycie, panowie polscy, uznając następstwo Ludwika Węgierskiego na tronie polskim, wymogli, wytargowali, różnie na to możemy patrzeć, tak zwany przywilej budziacki, czy budziński, wydany w Budzie. A co to było? Buda, stolica Węgier, jest król węgierski Ludwik, przyjeżdżają panowie posłowie z Polski, król Ludwik wydaje przywilej dla szlachty, no i teraz w ramach tego przywileju zobowiązał się, że nie będzie nadzwyczajnych podatków. Kazimierz często ogłaszał nadzwyczajne podatki. Ale tak? Za to miał kasę na budowę. No skąd te środki musiał brać. Ale ciekawa rzecz, że nikt mu się tam nie buntował. No, buntowali mu się tam jacyś rozbójnicy, to ci kończyli we wieży śmiercią głodową. Nie? Dalej, zrzekał się prawa stacji. Prawo stacji to, wiesz, ja jestem królem, przyjeżdżam do ciebie, wyświadczam ci łaskę, że ja tu teraz będę twoim gościem, a ty mnie żyw, karm i ubieraj, tak? Pięknie. I wodę mi daj jeszcze, żebym tam mógł się umyć. Fajna przysługa. Tak? No, ale ja ci tu, wiesz, swoim blaskiem majestatu cię tu rozpromienię, tak? Więc on się z tego prawa stacji zrzekł, zobowiązał się, że to on będzie płacił za, w sytuacji, kiedy będzie do dóbr prywatnych szlachcica, rycerza przyjeżdżał. I dalej, no ten zwrot kosztów wyprawy zagranicznej. No i teraz
możemy na to różnie patrzeć, nie? No, mądry człowiek powiedział, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dokładnie tak. No, nasz punkt siedzenia wygląda w ten sposób, że mamy ten obraz warchoła, sarmaty z twarzą pierwszego buraka Rzeczpospolitej Fertka Kiepskiego w filmie Ogniem i Mieczem, jak on tam szczypie Skrzetuskiego. A ładna była, bo jak ładna, to przeżyła w haremie u Hana. Nie, no i w sytuacji, kiedy już dochodzi do rękoczynów, kiedy już ta szabla mu wypada z rąk, zanim ją na dobre wyciągnął, staje i w takim amoku krzyczy: gwałt, gwałt, do sądu, nie? Czy z wiersza poety, że jeden szlachcic z XVIII wieku wiersz, jeśli mnie pamięć dobrze nie myli, jeden szlachcic przychodzi do drugiego, mówi: no słuchaj, głowa mnie boli, nie masz czego, jakiegoś tam wspomóż zdrowie. A mam anyżóweczkę, no i tam się częstują, piją, a my, i w międzyczasie rozmawiam, a my tu jesteśmy potęga, a my tu bijemy, a tu i złota wolność. No, skończyło się libacją, na następny dzień to jest rewizyta, a nie masz czego na poratowanie zdrowia. No, a tymczasem u opłotków stanął pułk rosyjski. Chyba tak się kończy ten wiersz. Więc to jest nasz punkt widzenia i możemy patrzeć na te układy szlachty polskiej z królem węgierskim, no jako takie, no, warcholstwo, dążenie do osłabienia władzy królewskiej. No faktem jest, że to osłabiło, że sprzedawczyki, ale usiądźmy na ich miejscu historii. 70 lat wcześniej obcy król czeski, de facto według prawa międzynarodowego król Polski, no, dogadał się z Brandenburgią na zasadzie, no, nie wiem, gramy w Macao czy w Piotrusia, tak? Ja tobie dam Pomorze Gdańskie, część Polski, ja tobie dam Pomorze Gdańskie, a ty mi dasz Miśnie i Łużyce, bo ja tu walczę przeciwko tam jakimś Hamburgerom, tak? Bo i ja tu potrzebuję te tereny, bo ja tu będę szachował Bawarię. No i ta dynastia Andegawenów, no była, działała no, na tej zasadzie. No, tak. gry w Piotrusia, tak? O, widzę, że masz króla wino, to, a ja mam damę wino, to ja ci dam damę wino, ale pokaż, o, masz damę krajc, to ty mi damę krajc, bo ja mam króla krajc, nie? No i ty mi dasz czarną damę, ja ci dam czarną damę, prawda? No wszystko jest wychodzi. Ładnie, pięknie, nie? I jedna i druga, dwie strony są zadowolone. No tylko z naszego punktu widzenia, no to było szkodliwe. Proces Kazimierza Wielkiego z krzyżakami w Warszawie. Przyjeżdżają ci świadkowie polscy z Gdańska i mówią, no Gdańsk powinien być polski. A dlaczego? No bo tam mieszkają Polacy, mówią po polsku, czują się Polakami, chcą być w Polsce, no to niechby to było nasze. No, ta Piastowska nasza, dynastia Piastowska, nasza dynastia, no to była dynastia narodowa. Interes państwa, tej ziemi, był interesem króla, który był na tej ziemi. W ówczesnej sytuacji dwie takie monarchie były, w Polsce i we Francji. No, wybijaliśmy się ponad ówczesną Europę. Natomiast Andegaweni pochodzili z królewskiego rodu francuskiego, skądinąd, Anżu, spolszczono nasze na Antygaweni. Nie wiem, jak oni to zrobili. Nieważne. W każdym bądź razie... Oj, tych słów mam nie używać. Ale raz. W każdym bądź razie, no, oni mieli swoje posiadłości we Włoszech, w Mediolanie, ci Andegaweni. Za ich panowania Węgry osiągnęły szczyt potęgi, walczyły dość udanie z Wenecją, zajęli tutaj Bałkany, to zdaje się, że to jest Adriatyk, tak? Jakbyśmy patrzyli na Włochy, tutaj kawałek Morza Śródziemnomorskiego, chyba to Morze Adriatyckie, i po drugiej stronie mamy tutaj Bałkany, Chorwacja,
Serbia, no to wszystko to podbili tą całą ziemię, aż tu na dół, do prawie że do Grecji, Durazzo chyba, tam ostatnie miasto było, no to wszystko oni odbili od Wenecji. I to było właśnie na zasadzie takiej, że inaczej. Podobnoż Ludwik Węgierski, na Węgrzech skądinąd zwany Wielkim, miał przed swoim tytułem więcej wezwań niż litania loretańska do Matki Bożej. To tam w potopie było. My, Jan Kazimierz, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Mazowiecki, no to on tego miał jeszcze więcej. No. Więc tylko, że... I teraz... No, z tego punktu widzenia, no ta szlachta polska, ci rycerze polscy, no wydaje mi się, że bardzo odpowiedzialnie podeszli do sprawy, bo no a kto im miał zagwarantować, że król tu nie ogłosi jakiegoś podatku na wyprawę na Bałkanach, albo że, no właśnie, albo że oni na te Bałkany nie pojadą po to, żeby Węgrzy, nawet nie Węgrzy, po to, żeby król mógł się poszczycić kolejnym tytułem króla tam Chorwacji, Serbii, Bośni czy czegoś tam innego. No, więc no, z tego punktu widzenia te ich postulaty no, były bardzo rozsądne, bardzo odpowiedzialne i skierowane no, w trosce o to państwo. Czyli myślisz, że zrobili, sprzedali się w trosce o Polskę? Nie, że się nie sprzedali. No. Znaczy, walczyli tymi przywilejami, jakby chcieli zabezpieczyć narodowy charakter państwa, żeby to państwo było polskie, żeby urzędnik był Polakiem. Czy parafrazując Pieczaka, cytując, żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską, tak. Tak? Więc tylko no, z drugiej strony wydaje mi się, no nie znam, jestem full profesjonalnym historykiem, więc nie wiem, czy istnieją pamiętniki z epoki, żeby wczuć się w myślenie tamtych ludzi, tak jak Pasek pisał pamiętniki w XVII wieku, nie? No. Tak jak, czy istnieją pamiętniki z tego wieku XIII, XIV, żeby czuć się w myślenie tych ludzi i wybadać, położyć na wagę interes Polski, interes szlachty, czy zważyć, czy to jeden, no jeden tak. Interes? Czy jeden a może, interes? Znaczy... No wiem, tak. Czy parafrazując Ludwika XIV, taka szlachta gromko powiedziała, państwo to my? Więc no, w każdym bądź razie przy okazji tych układów dynastycznych, no szlachta wydaje mi się, że bardzo odpowiedzialnie, bardzo mądrze wymogła pewne ustępstwa ze strony przyszłego monarchy na rzecz szlachty, rycerzy, później też objęto duchowieństwo. No a że przy okazji w XVII wieku wahadło poszło całkowicie w drugą stronę, to już To przecież nie oni w XVII wieku żyli, prawda? No, to no, coś teraz, jak z naszymi obecnymi rządzącymi. Tak, dokładnie jest to i teraz, tylko, że sytuacja też była jeszcze bardziej się komplikowała, bo Ludwik Węgierski podobno był wątłego zdrowia i najciekawsza rzecz, nie miał potomka. Czyli to co oni kombinowali, że no co, czyli że wskoczą? Wygląda na to, że jeden bezpotomny z drugim bezpotomnym zawierają akt na przeżycie, aczkolwiek przed śmiercią Kazimierz zawarł małżeństwo z Jadwigą Świdnicką, księżniczką ze Śląska i z tego związku miał dwie córki, no i były widoki na syna. No póki tego syna nie było, Kazimierz postanowił, że usynowi Kaśka Słupskiego, swojego wnuka. I teraz zapisał mu w testamencie te ziemie, które odziedziczył po ojcu, mianowicie Kujawy, czekaj, niech spojrzę na moją ściągawkę, co on mu tam zapisał. W testamencie Kazimierz zapisał Kaśkowi księstwa sieradzkie, łęczyckie, dobrzyńskie, kasztelanie bydgoską, kruszwicką, grody w Złotawie i Wałczu. Te pierwsze ziemie, to była jego ojcowizna, to była ziemia, którą miał jego dziadek Kazimierz Kujawski, którą miał jego ojciec Władysław Łokietek, którą on
co on tym osiągnął? No Kaśka Słupskiego wpisał w ten ciąg dynastyczny tej linii kujawskiej, linii królewskiej, piastowskiej, a jeszcze ważniejsza rzecz, kombinował, jakby tu zrobić, żebyśmy to dojście do morza mieli. Nie udało się w Gdańsku, to jedziemy do Słupska w kierunku na Szczecin. Tak? No i właśnie następuje krach. Kazimierz umiera. No i teraz, no właśnie pytanie, czy szlachta zachowała się odpowiedzialnie, czy stwierdziła, że jednak na obcym królu lepiej się można coś utargować, no i testament Kazimierza Wielkiego pocięli na oczach podkanclerzego, czy kanclerza królestwa, unieważnili ten testament, na mocy którego Kaśko Słupski, czy przeciwko Ludwikowi, czy po to, żeby po Ludwiku panował w Polsce, no... unieważnili ten testament i Kaśko przestał się w tej rozgrywce, w tej grze o tron, przestał się liczyć. Ale żeby było ciekawiej, Polska to fajny kraj, do gry się włączył niejaki, czekaj, niech go znajdę, Władysław Biały, zawodnik KS Wygwizdów Gniewkowo na Kujawach. Aż sprawdzę, czy jestem Wygwizdów, bo nie mogę z tobą. KS Wygwizdów Gniewkowa. Nie, bo to jest klub sportowy KS z Gniewkowa. To nazwa. Myślałem, jak Real Madryt. Rozumiem. Klub sportowy Arsenal, Londyn, bo Chelsea. Wiesz, masz pecha, ponieważ Wygwizdów znajduje się w powieście radomszczańskim, dolnośląskim. Nie. To chodzi o klub sportowy, tak? Więc tenże Władysław Biały z Gniewkowa, postać barwna, gdzieś najpierw tą swoją ojcowniznę gniewkowską sprzedał, wstąpił do Cystersów, żeby było ciekawiej, we Francji. Później, po śmierci Kazimierza, pisał listy do papieża, żeby go zwolnił z tego klasztoru, wrócił do Polski, próbował opanować Wielkopolskę. Wielkopolskę, jego rodzinnej ziemi mu się nie udało opanować. W każdym bądź razie, już nie pamiętam, który, chyba Ludwik Węgierski, wykupił od niego ten Gniewków i wysłał go z powrotem do tego klasztoru Cystersów we Francji, nie? Przechlapany miał chłop. Czego? No taki ten, wesoły człowiek, ja wesoły myślę. Wesoły człowiek. No więc w każdym bądź razie, no, tak czy inaczej, tak czy inaczej, 1370 rok, umiera Kazimierz Wielki i dwa dni później do Krakowa przyjeżdża Ludwik Węgierski, jest witany, wchodzi procesyjnie na Wawel, wchodzi procesyjnie do Krakowa, witany przez dostojników królestwa, i w tym momencie dochodzi do... No... No nie wiem, jakby to powiedzieć, bo kiedy umarł Władysław Łokietek, to czekano 8 miesięcy, czy tam 2 tygodnie z pogrzebem Łokietka do czasu koronacji Kazimierza na króla, żeby nie było. Skóra Łokietka nie straciła w tym czasie jędrności. Jak to zrobili? Nie wiem. Ale jakoś zrobili. Ale zrobili, nie? Dopiero po koronacji pochowali Łokietka. Tutaj król przyjeżdża i się okazuje, że przed południem pochowali Kazimierza Wielkiego na Wawelu. No, dyskomfort, dyshonor, różnie to można na to patrzeć. W każdym, tak czy inaczej, tak czy inaczej, Ludwik tym królem polskim został. Tylko też, no, próbowałem, drodzy Państwo, naprawdę próbowałem znaleźć, na jakiej podstawie, dlaczego tenże Ludwik we Węgrzech jest za wielkiego, bo u nas to przyjechał na koronację, zresztą bardzo szybko, 10 dni po przyjeździe, już był koronowany w Krakowie, wyjechał z Polski i tyle go w tej Polsce widziano. Ale u nas nie jest nazwany wielkim, więc... No, u nas jest węgierski. No i bardzo dobrze. To wyjechał z Polski,
przepraszam, wyjechał z Polski, a władzę namiestniczą w kraju pełniła jego matka, Elżbieta Łokietkówna, córka Łokietka. Podobno to chyba Długosz pisze, że kobieta skądinąd bardzo mądra, bardzo dobrze wykształcona, doradzała mężowi. Inni monarchowie przybywali do niej, żeby zaczerpnąć u niej rady. Możni pytali się ją o radę. No u nas nie cieszyła się szacunkiem. Więc nawet doszło do tego, że pospólstwo krakowskie w 1376 roku, no mieszczanie, ci najbiedniejsi krakowscy, no zabili kilku dworzan z jej otoczenia, Węgrów, bo te rządy węgierskie nie były lubiane, nie cieszyły się u nas w kraju popularnością, szacunkiem. No i ta Elżbieta wyjechała na Węgry, później jeszcze wróciła. A propos do popularności. Ludwik Węgierski na namiestnika Rusi Halickiej, opanowanej przez Kazimierza Wielkiego, wyznaczył Władysława Opolczyka. Władysław Opolczyk był lennikiem Luksemburgów, czyli no, rządy węgierskie w Polsce. Tylko no też, tak. No, po bezpotomnej śmierci Kazimierza król węgierski mógł uznać Ruś Halicką jako swoje dziedzictwo, więc no, miał do tego prawo, tylko z drugiej strony no, nam też już się tam podobało. No, to dlaczego mielibyśmy tracić Ruś Halicką? Nie? Jak ten wyznaczył Opolczyk na tego namiestnika Rusi Halickiej, zachodnia Ukraina z Lwowem, no to tym bardziej się to nie podobało. I w Polsce wykształciły się jakby takie trzy obozy polityczne. Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, Ludwik nie miał potomka. No urodziła mu się córka. Ale tam też córka nie rządziła. No też nie rządziła, u nas nie rządziła. Urodziła mu się córka. Rok czy dwa lata po 1370. No i teraz trzeba było kombinować, nie? No co z tym fartem zrobić? Jednostronnictwo, nazwijmy je małopolskie, było tak. Okej, jest Ludwik, nie ma syna, ma córkę, dogadajmy się, potargujmy się. Nie? Zresztą Ludwik opierał swoją władzę na panach małopolskich. Drugie stronnictwo przedstawiciele z Wielkopolski, tam był ten Jarosław Bogoria-Skotnicki, ten bliski współpracownik Kazimierza Wielkiego, pamiętający jeszcze Łokietka, który powiedział: wypełniamy zobowiązania prawne, ale żadnych nowych układów. Ci legaliści, tak? Wypełniamy prawa, legaliści. I oni no nie chcieli tu kobity. Wybierzemy sobie nowego. Pojawili się jeszcze jedni, którzy powiedzieli, to może jakiegoś księcia mazowieckiego weźmiemy. Jak Małopolanie rzucili hasło córka, to ci rzucili hasło, no to wyswatajmy ją z księciem mazowieckim. Nie? W każdym razie, no ścieraliście. W każdym razie te trzy ugrupowania ścierały się ze sobą, walczyły. Już doszło do tego, że po śmierci Ludwika doszło do wojny domowej w Wielkopolsce. Wojna Grzymalitów z Nałęczami. O proszę. Się ścierały, ale dlatego, że górę wzięli ci Małopolanie, którzy powiedzieli, okej, dobra, niech będzie córka. I teraz, no i znowu, Układ Koszycki, kolejny przywilej, 1374. I teraz na mocy tego postanowienia, tego układu, no ci panowie z Małopolski uznali sukcesję po linii żeńskiej Ludwika Węgierskiego, no ale za to
uzyskali potwierdzenie do tych dotychczasowych przywilejów, zmniejszyli podatek za Kazimierza 10-12 groszy do 2, to taki symboliczny, tak. Dalej ten król, to co mówiłem, to podtrzymanie dotychczasowych przywilejów, rezygnował z prawa stacji, dalej kolejna rzecz, urzędy dla Polaków, tak, kolejna rzecz, to pokrycie kosztów w ramach wyprawy wojennej poza granicami, a jakby się taki rycerz dostał do niewoli, to król go musiał wykupić. Dalej. I to było ustawowe. No i to było ustawowe. No przywilej Koszycki. No tak. Kolejna rzecz. Nieustanawianie nowych podatków bez zgody szlachty rycerstwa. Czyli no z jednej strony z tych 10 czy 12 groszy obniżył im podatek do 2 groszy, a jednocześnie no powiedział, jak nie będziecie chcieli płacić więcej, to nie będziecie płacić. No to się trochę delikatnie mówiąc uwalił. Nie, że uwalił. No to był jego sposób działania, tak? Zapewniamy interes, troszczę się o interes mojej dynastii, chcę, żebym miał przed imieniem kolejny tytuł, król tam kolejny prowincji, chcę, żeby moja córka to miała, więc idę na ustępstwa. A że skądinąd mu się dobrze w Węgrzech powodziło, no to mógł sobie to kalkulować, nie? No tak. No tylko, że w Polsce w XVII wieku poszło w drugą stronę, no. Tak, już wiem, patrzę na zegarek, zaraz pochowam Ludwika Węgierskiego i zrobimy przerwę. Ale za chwilę. Dobrze. Więc na mocy tego Układu Koszyckiego, no ci panowie małopolscy uznali, że po ojcu, po Ludwiku będzie dziedziczyć tron jego córka. Złożono przysięgę, uznano za następcę tronu Katarzynę, najstarszą córkę. No tylko, że cały szkopuł w tym, że Katarzyna zmarła przed Ludwikiem, no i wtedy trzeba było następną córkę brać na tron, powołać. No to która? No Maria. No tylko, że Maria była zaręczona z Zygmuntem Luksemburskim. No jak to z Luksemburgami? No zaręczona? No to nie będzie. Jaka jest następna? Jadwiga. No to dawaj Jadwigę, nie? I szlachta tam wymusiła, szlachta tam był zapis przy okazji, chodziło o to, że król wyznacza córkę, tylko szlachta to na króla, tylko szlachta to zinterpretowała i górę wzięła interpretacja, a nie zapis aktu, szlachta to zinterpretowała w ten sposób, że królem może być ta, która może na stałe rezydować w Krakowie. No Maria w związku z zaręczynami z Zygmuntem Luksemburskim, no nie mogła. No to dawaj Jadwigę. No i tym oto sposobem Jadwiga została wyznaczoną na następcę po Ludwiku Węgierskim i Ludwik mógł spokojnie zejść ze świata. W 1382 przerwa. Pięknie zrobimy. A my za chwilę wrócimy do Jadwigi. No to wróćmy do Jadwigi, ja czekam cały czas na ten Grunwald. A to pewnie na końcu będzie Grunwald, co? No. O, się będę doczekiwał. Nie, przejdziemy. Nie, dobrze. Nie, w porządku, poklej, niech będzie. Jedźmy poklej, przerwa. Przerwa. Codziennie twoje radio. Codziennie twoje radio. FM. No i wracamy po... Tak dużo mówiłem, więc przerwa była dłuższa. Postaram się na mówić. Na oddech? Postaram się mówić. Drugi oddech kaczuchy. Drugi oddech kaczuchy, tak więc. Podsumowując panowanie Ludwika Węgierskiego, to jak to jeden z kronikarzy zapisał, za jego czasów żadnej stałości w Królestwie Polskim nie było. Tak, nie prowadziliśmy żadnej polityki wewnętrznej, zagranicznej. Po jego śmierci, przed śmiercią jeszcze wyznaczył, z punktu widzenia prawa to męża, na,
forma narzeczonego, męża swojej córki Marii Zygmunta Luksemburskiego, wyznaczył na namiestnika Polski, ten przyjechał, no część niby go chciała uznać, część powiedziała stanowczo nie, no i w Wielkopolsce doszło do wojny domowej, wojna Grzymalitów z Nałęczami, no którą de facto skończyła się w momencie, kiedy Władysław Jagiełło przyjechał do Krakowa. No jest, tylko mój Jagiełło. Tylko zanim dojechał do Krakowa, Jadwiga, tylko też wdowa po Ludwiku Węgierskim, Elżbieta Bośniaczka, jakoś się tak ociągała z wypełnieniem tych postanowień, tak jakby no to do Krakowa miała pojechać Maria. No i teraz szlachta, no, ponawiali prośby, no. Bo się przypomniało, jak przyjechał Benedykt do Krakowa, no i spotykał się z młodzieżą, pozdrowił tam, poszedł do tych swoich pokojów, a ci młodzi ludzie stali i krzyczeli: kardynale, puść papieża. Więc oni pisali do Elżbiety: matko, puść córkę, tak? I w końcu doszło do tego, że w 1384 roku na zjeździe wieców to już wtedy nie było, no to zjeździe w Radomsku, no powiedzieli, no albo dajesz córkę, albo wybieramy sobie nowego króla. Postawili, no sytuację w układzie zero-jedynkowym, no albo wasz tron, albo nasza władza, nie, albo wybieramy nowego króla. I trzeba powiedzieć, że no to też było bardzo odpowiedzialne, a ta odpowiedzialność za państwo przejawiała się też w tym, że ta konfederacja, że ten zjazd szlachty w tym Radomsku no powołał własne organy władzy do pilnowania porządku wewnętrznego. I żeby było ciekawiej, do tych własnych organów, tak, do tej władzy sądowniczej, nie wiem jaka to była, historyk nie zechciał się ze mną swoją wiedzą podzielić, wybaczam mu, no nie zechciał powiedzieć, jaka ta władza była, powołano też mieszczan. No czyli ta szlachta wtedy jeszcze no, nie warcholiła, jeszcze nie kupcyła, tylko tak dla siebie, nie wzięła grabi w swoje ręce i tak do siebie garnęli, no ale też no chcieli się podzielić z mieszczanami. No i w końcu przyjechała córka Ludwika Węgierskiego, Jadwiga, do nas w wieku 11 lat wtedy miała, została bardzo szybko koronowana i tu uwaga, na króla Polski. Nie królową. Nie królową, była królem Polski. No i teraz faktyczną władzę sprawowali panowie małopolscy, no i teraz pojawił się problem, no jest król bez męża. No trzeba tego króla wyswatać. Jest król bez żony. Król bez królowej. Jest król bez męża, tak? No i żeby było ciekawiej. Jadwiga była zaręczona z Wilhelmem, nie z Maksymilianem Habsburgiem, tylko Wilhelmem Habsburgiem. Podobnie jak jej siostra Maria z Zygmuntem Luksemburskim. No i był układ, że jeżeli zaręczyny zostaną zerwane, no to jedna strona zrywająca płaci odszkodowanie. 200 tysięcy florenów, zdaje się, że w złocie. No i Polska wypłaciła to odszkodowanie Habsburgom, zerwali te zaręczyny. No i teraz pojawił się problem, no co z tym fantem zrobić? No, mamy króla bez męża, no, gdzie mu znaleźć męża? No to jedno z tych wspomnianych trzech stronnictw powiedzieli: Ziemowita z Mazowsza. A panowie małopolscy powiedzieli: nie, jedziemy na Litwę. W tym momencie doszło, zresztą te układy polsko-litewskie, one się już wcześniej miały miejsce, bo już Kazimierz Wielki swatał swojego wnuka Kaśka z córką
Olgierda, Kenną i Joanną, tak? Więc te układy polsko-litewskie już wcześniej były, a jak mówiłem tydzień temu na filmie, Kazimierz przy ognisku daje Jagielle miecz i Jagiełło zaczyna nim machać, nie? Genialna intuicja reżysera filmu. No i teraz no, to, co było wtedy zapowiedziane, no powoli zostaje zrealizowane. A jeszcze jedna myśl, bo nie, ja to muszę powiedzieć, bo ostatnio doczytywałem kronikę Jana Długosza, bo tak piszą historycy, że to małżeństwo to takie z rozsądku polityczne i ona w ogóle tam męczennica, a no i właśnie, a co Długosz, no okej, okay, przyjmuję poprawkę na to, że mógł Jagiełły bardzo nie lubić, nie, i nie do końca być obiektywny w tym, co pisze, no i parę ciekawych rzeczy wyczytałem u Długosza, mianowicie ta szlachta polska z wielką, według Długosza, z wielką radością przyjęła Jadwigę tutaj w Krakowie, bo była panna pięknej urody i jeszcze piękniejszej była przyozdobiona, jeszcze piękniej była przyozdobiona swoimi cnotami, panna cnotliwa, tak, i była bardzo mądra i dla nikogo nie było ujmą, że słuchali poleceń 11-letniej czy tam 15-letniej królowej. Niby Długosz relacjonuje, że bardzo pościła w czasie Wielkiego Postu i Adwentu, ale podobno Wilhelm przyjechał do Krakowa, bo według prawa, no to było małżeństwo, powiedzielibyśmy nieskonsumowane, więc Wilhelm do swojej narzeczonej żony przyjechał. Oni gdzieś się tam spotykali, no i rzecz ciekawa, bo tu Długosz pisze o cnotach i postach Jadwigi, a z drugiej strony tam gdzieś rzuca uwagę, że u Franciszkanów no, spędzali czas na tańcach i zabawach, więc no, bardzo konkretna kobieta musiała być. Już mi się w tym momencie podoba. A jeszcze bardziej mi się podoba, jak gdzieś tam się w końcu tym panom małopolskim się nie spodobało, że Wilhelm jest w Krakowie, więc go wygnali. Jak ta się dowiedziała, że go wygnali, to wzięła siekierę i próbowała porąbać drzwi, żeby pójść do swojego kochanego. No i właśnie w tym momencie jest to, do czego dążę. Że to małżeństwo z Jagiełły, że to nie było szczęśliwe małżeństwo, że ona tamtego Wilhelma kochała, ale z tego, co pisze Długosz i z tego, co ostatnio wyczytałem, że oni się jednak lubieli. Jedno potrzebowało drugiego. Oni się jakoś tam wzajemnie lubieli. Czy to była gorąca, ognista miłość, jak choćby Jana Sobieskiego i Marysieńki? Nie wiem. Ale z drugiej strony na pewno to też nie było tak, że to męczennicy, nie? I teraz rzecz ciekawa, bo powiedzieli Jadwidze, że ten Jagiełło to jakiś barbarzyńca, niedźwiedź do niej przyjechał, więc ona miała wysłać posła, który by się dowiedział, kto to jest, jak on wygląda, wiesz? No i podobno Jagiełło się zorientował, o co chodzi, więc wziął tego posła i poszli do łaźni. I nie pytaj mnie, co robili w tej łaźni. Rozmawiali. No, boję się. No, w każdym bądź razie poseł wrócił do Jadwigi i powiedział, okej, chłop jest w porządku, nie? Gdzieś miałem nawet cytat, jak Długosz opisywał, że proporcjonalny, szczupły, a mądry spojrzeniem, nie? Takie te teksty, no, niestety sobie nie przygotowałem, nie spisałem, ale to przy nas, przy okazji. Za tydzień, przy okazji, tak. No więc doszło do święta Jadwiga, to ta właśnie królowa Polski, tak. To właśnie, to ona też święta. Tak, też święta. Została ogłoszoną świętą przez Jana, błogosławioną i świętą przez Jana Pawła II. Ale to, co mówiłem, że wielkie cnoty i modlitwy. Podobno miała w Krakowie, modląc się przed krzyżem Chrystusa, usłyszeć z tego krzyża, czyń co widzisz.
a widziała mnóstwo biedy, więc fundowała szpitale, przytułki. Jest taka legenda, że jak ufundowała kościół, poszła osobiście doglądnąć sytuację, jak jest budowany ten kościół, no i zobaczyła pewnego smutnego kamieniarza i pyta się, o co chodzi. A, bo żona chora, dzieci małe, a nie będziesz czego tam lekarzowi zapłacić. No i ta niewiele myśląc miała postawić nogę na granitowym, wiesz, kamoru, nie? Położyć na tym granicie stopę i oderwać z bucika klamrę wysadzoną drogimi kamieniami, mówię, masz na lekarza. No i poszła, no a ten patrzy, a tu na granicie stopa jej się odcisnęła, więc wyciosał ten granit, poszło podobno jest możliwość zobaczenia stopy królowej do dziś. Poszła na eBayu. Poszło na eBay. No, taka jest legenda. W każdym bądź razie czyniła wiele dobrego. Podobno potrafiła upomnieć samego Władysława Jagiełę, jak ten gdzieś tam kogoś sponiewierał i rekompensatę w złocie dał, miał mu powiedzieć, a kto mu wróci łzy. Nie? A z drugiej strony niech sobie spojrzę na notatki. W 1387 Jadwiga wyprawiła się na Ruś Halicką i tą Ruś Halicką do Polski przyłączyła. No więc, dzielna dziewczyna. Podoba mi się, nie? To z jednej strony się modli, pomaga biednym, a jak trzeba na konika i hej, da nam na dzikie pola, nie? Zuch dziewczyna. No i teraz dochodzi... Przychodzi rok 1399, Jadwiga jest w ciąży, w stanie błogosławionym, rodzi dziecko, Elżbietę Bonifację, tak jej chyba dajmy. Bonifacja, piękne imię. I 22 czerwca 1399 roku urodziła córkę Elżbietę i ta córeczka zmarła 13 lipca, czyli niecały miesiąc, a 4 dni później zmarła królowa. I gdzieś czytałem, że jak prowadzono badania w katedrze na Wawelu, tam jest jej grobowiec, jak prowadzono badanie i otworzono jej grób, badano kościec, okazało się, że tak biologiczny stan kościca świadczyłby, że miała według metryki dwa lata więcej. Tam według metryki wychodziło jej, że miała 28, a według kościca, że 30 lat, załóżmy. I coś tam było z tą miednicą, czy nie koniecznie tak ukształtowaną, czy za wysoko, przepraszam, nie jestem specjalistą w zakresie medycyny sądowej, więc nie będę wam mówił, ale no najprawdopodobniej no, ta dysfunkcja w budowie miednicy spowodowała komplikacje porodowe, które doprowadziły do śmierci dziecka i jej. I w tym momencie władzę samodzielną przejmuje jej mąż Jagiełło. Przechodzę do następnej kartki z notatkami. 30 sekund. Jagiełło. No skąd się ten Jagiełło wziąć? Jagiełło wziął się z Litwy. Tylko jak ja czytałem, co się na tej Litwie działo, powiem tak, sytuacja była zakręcona bardziej niż metr sznurka w kieszeni. Serial brazylijski, tylko że jeszcze bardziej. Twórcą państwa litewskiego był Mendok, umarł w 1263, który nawet uzyskał koronę królewską, ochrzcił się, ale później wrócił do pogaństwa. Kolejny tam jego potomek, Giedymin, to wielki książę litewski, Giedymin, takie miał imię. Oczywiście, no. Tak. Był twórcą tej potęgi, i teraz zaczyna się ciekawie robić, bo Giedymin miał 6 synów i on podzielił Litwę na 6 prowincji, 6 obszarów,
no nie wiem jak to nazwać, no jeżeli jestem w stanie jakoś tam ogarnąć rozbicie dzielnicowe Polski, tak? Krzywousty miał 5 synów, jeden umarł, wyprawił się na Prusy, Bolesław Kędzierzawy umarł, jego syn nie nawojował za wiele, więc w gruncie rzeczy mamy linię śląską Władysław II, Mieszko Stary Wielkopolska, po Kazimierzu Sprawiedliwym mamy linię małopolską i mazowiecką, okej, to jestem w stanie ogarnąć, ale co oni tam robili, i to tego już nie jestem w stanie ogarnąć. W każdym bądź razie, Kazimierz Wielki na przykład z jednym z synów Giedymina się układał, małżeństwo z Kaśka Słupskiego z Kenną Joanną, a przeciwko drugiemu walczył. Jak oni to robili? Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, po Giedyminie władzę sprawowali, właśnie nie wiem, jakby to powiedzieć, no dogadali się, Olgierd i Kiejstut. Olgierd był wielkim księciem litewskim, Kiejstut nie był, ale oni ze sobą współpracowali. Jeden bronił Litwy przed krzyżakami, dość skutecznie, a drugi podbijał ziemie te ruskie w kierunku, w wielkim skrócie, na południe na Kijów i na wschód w kierunku na Moskwę. Tam zajęcie ziemi smoleńskiej, zdaje się, że tam dwa razy trzepnął włócznią w bramy Moskwy i tam zrobił niunia księciowi moskiewskiemu, wyprostował palec wskazującym, niu. No, ty sobie to uważaj, tak? I po śmierci Olgierda wielkim księciem litewskim zostaje Jagiełło. Jagiełło, no jest też ta dwuwładza, bo jest Jagiełło, wielki książę litewski, syn Olgierda, i jest jego stryj Kiejstut. Mhm. Jagiełło zrobił rzecz, której do tej pory chyba nikt nie robił, mianowicie zawarł pokój z krzyżakami. Pokój z krzyżakami. To z krzyżakami można było zawrzeć pokój? No, chyba się dało. Aha. I zawarł pokój z krzyżakami, dogadał się w ten sposób, że jeżeli krzyżacy będą najeżdżać ziemię jego wujka Kiejstuta, to on nie będzie Kiejstutowi pomagał. Mhm. Kiejstut się o tym dowiedział, no i się zaczęła wojenka. Niby Jagiełło przegrał, ale ludzie poparli Jagiełłę. No i to co mówiłem, no serial brazylijski, tylko jeszcze bardziej, tak? Kiejstut uwięził Jagiełłę. Później Jagiełła zrzeka się władzy, ale już kombinuje, co zrobić, żeby tego postanowienia nie zrealizować. Później uwięził Kiejstuta, a później do walki przystąpił Witold. Ten to był dopiero, chorągiewka. Raz uciekł do krzyżaków, przyjął chrzest. Jagiełło zawarł pokój z krzyżakami. On doprowadził, że krzyżacy ten pokój złamali i najechali Jagiełłę. Jak krzyżacy przegrali, to pojechał do Jagiełły. Mówił, okej, lubię cię, bracie, kuzynie, bądźmy przyjaciółmi, nie? Walczył przeciwko krzyżakom. Później znowu do krzyżaków nawiewał. To go uwięzili, to uciekał. Działo się. No działo się. No mówię, no sytuacja zakręcona jak metr sznurka w kieszeni. W końcu się tam jakoś pogodzili do czasu i gdy Jagiełło, no tak kombinował, co by tu zrobić, nie? No, bo krzyżacy parli na Litwę, dążyli do opanowania Żmudzi, dążyli do połączenia się tam, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Litwa, Łotwa i Estonia. Mhm. Na terenach Łotwy i Estonii, Inflanty, tam był zakon kawalerów mieczowych, nie maltańskich, tylko mieczowych, i oni się połączyli ze sobą, tylko nie mieli tego kontaktu lądowego, drogi lądowej, więc krzyżacy parli tam w kierunku tym północny wschód, na Inflanty, no i Jagiełło kombinował, że no musi sobie kogoś znaleźć. Kolejna rzecz, w Moskwie pojawił się groźny konkurent. Ojciec tam dwa razy roztrzaskał włócznie o Moskwę, ale pokazując księciowi moskiewskiemu, że jest w stanie dojechać do Moskwy, ale nie jest w stanie jej zdobyć. Moskwa zaczęła rosnąć w siłę, zlała Tatarów, zaczynała przeć
patrząc od Moskwy na zachód w kierunku ziem ruskich, które były opanowane przez Litwę, no to z Tatarami też się tam różnie układało, raz oni ich, a raz oni ich. Więc no musiał sobie znaleźć sojusznika, no i w tym momencie jedynym to była Polska. I w 1385 roku doszło w Krewie do Unii, tylko nie wiem, czy to jest Krewo, czy Krewie. Nie wiem. Nie, no akt krewski, Unia w Krewie, do zawarcia aktu na mocy porozumienia Unii, na mocy którego w zamian za Jagiełło dostawał rękę Jadwigi i tron Polski, a w zamian za to miał połączyć Litwę z Polską. No i teraz się historycy kłócą, no jak to miało być? Scalenie dwóch państw w jedno, czy to, co było de facto później, unia personalna? Dwa państwa, dwa organizmy prawne, polityczne, które prowadziły dwie różne polityki zagraniczne, zjednoczone z jednym królem, nie? Jeden władca. No jak to rozumieć, jak to interpretować, ten zapis? Z drugiej strony, jeśli patrzeć na organizację, administrację Polski i Litwy, no to Polskę i Litwy dzieliły lata świetlne. Więc połączenie dwóch krajów w jedno, no to trochę było tak, jak... No może za duże porównanie, nie do końca, no ale jak połączenie RFN-u z NRD. No, że to, no niby dwa państwa, no niby jedne Niemcy, nie? No ale mentalnościowo, organizacyjnie, no to lata świetlne. Tak czy inaczej, doszło do tego aktu krewskiego, do Unii Krewskiej. Jagiełło przyjechał do Krakowa na początku 1386 roku, przyjął chrzest, poślubił Jadwigę, został koronowany na króla Polski i w tym momencie no, przeszkody zaczęły się piętrzyć, bo krzyżacy od razu doskonale zorientowali się, o co chodzi. To co mówiłem przy Łokietku, przy Kazimierzu Wielkim, relacje polsko-krzyżackie to był układ zero-jedynkowy. Albo i my ich, albo oni nas. I genialną rzecz zrobił Kazimierz Wielki, zawierając pokój kaliski. Tyle, ile się dało, wywalczył. Ziemia Dobrzyńska i Kujawy wracają do Polski. Pomorze zostaje krzyżackie, no ale pokój obowiązywał do 1409 roku. Układ... Więc mieliśmy czas przygotować się, tak? No, co nie zmienia faktu, że układ zero-jedynkowy pozostał. I krzyżacy bardzo szybko się zorientowali, o co chodzi, no i zaczęli mataczyć. A to znowu Witolda podjudzili przeciwko Władysławowi, coś tam wspomnieli o koronie, nawiązali sojusz z Luksemburgami, a jakżeby, a że tamten był cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, no to co, no to ja ci korony nie dam, ja cesarz, no dam ci koronę. Więc no doszło do wojenki i rzecz śmieszna, nie wiadomo, czy straszna, czy śmieszna, bo to Witold jedzie z posiłkami krzyżackimi na Wilno, a Wilna bronią Polacy i dzięki temu, że Polacy tego Wilna bronili, no to Wilno się ostało, nie? No doszło do wojny domowej, znowu się pogodzili do czasu. A który to był rok? Teraz? Tak mniej więcej. W okolicach 1390 roku. Kurczę. To jest 4 lata po Unii, 5 lat po Unii, nie? I zawarto porozumienie, zawarto ugodę. Witold miał zostać tym
namiestnikiem czy wielkim księciem litewskim, ale tylko dożywotnio, bo po jego śmierci ten tytuł z powrotem przychodził tu, Jagiełło decydował, kto będzie tym wielkim księciem litewskim. No, ale w zamian za to uznaje władzę zwierzchnią Jagiełły. Tylko, że znowu krzyżacy grali na tych odrębnościach, na tych separatyzmach i Witold, nie wiem, czy się popisał, czy się nie popisał, zawarł pokój z krzyżakami, wyprawił się na wojnę z Tatarami, ci go zlali i znowu musieli mu Polacy pomagać. Na dodatek 1399, to co mówiłem wcześniej, umiera Jadwiga. No sytuacja staje się bardzo trudna, stan ciężki, niestabilny, powiedzielibyśmy terminologią medyczną. No i Jagiełło zrobił jedną genialną rzecz. No trzeba było odnowić związek Polski z Litwą. No i znowu kolejna, druga z sześciu. Unia polsko-litewska, wileńsko-radomska. Potwierdzono to wcześniejsze porozumienie. Witold jest wielkim księciem litewskim, dostaje tą władzę w dożywocie. Jagiełło jest król Polski, jego zwierzchnikiem. A jeszcze jeden ciekawy zapis się w tym wszystkim pojawił, bo ci bojarowie, ta szlachta litewska, no uzyskała przywilej i prawo do tego, że w razie bezpotomnej śmierci, a ich te roszczenia nie były bezpodstawne, w razie bezpotomnej śmierci Jagiełły, ci bojarzy litewscy razem ze szlachtą polską będą wybierać króla. Czyli te związki Polski z Litwą zacieśniały się. I teraz oni się tam, tylko właśnie nie wiem, znowu się historyk ze mną nie chciał podzielić swoją wiedzą, czy w ramach tej Unii Wileńsko-Radomskiej, czy w ramach wcześniejszych układów Jagiełło dogadali się z Witoldem, że Witold podsyci powstanie na Żmudzi, poprze Żmudzinów w powstaniu przeciwko walce z krzyżakami, no i dojdzie do wojny. No i masz to ten swój Grunwald. Do tego... Słuchajcie, bo ja już mówiłem Rafałowi, że ja tylko na Grunwald czekam. Ja tylko czekam na Grunwald. Tam się działo. Rafale, słuchaj, a może byśmy... Do tego, cicho, jeszcze muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć. Do tego doszły, czyli mamy taką sytuację, że to, co mówiłem, dwa odrębne organizmy państwowe, scalone łączy je osoba władcy, unia personalna, i teraz na linii Litwa-Krzyżacy powstanie na Żmudzi, które popiera Witold, a na linii Polska-Krzyżacy no dochodzi do odgrzebania sporu o Drezdenko. To Drezdenko, które uznało zwierzchność Kazimierza Wielkiego, które po jego śmierci zostało z powrotem zagarnięte przez Brandenburgię, przepraszam, ale które mimo wszystko ciągnęło do Polski, więc no, korzystając z okazji, Jagiełło jako król Polski no, powiedział, no ej, no słuchajcie, no dajcież nam to Drezdenko. Tylko nikt im tego nie chciał dać, bo ono było za ważne strategicznie. Więc do tego nałożyła się zmiana na stołku wielkiego mistrza krzyżackiego. Został, powiedzieli byśmy dzisiejszym językiem politycznym, nie wybrali gołębia, tylko sokoła, Urlika von Jungingena, który był raczej, nie chcę powiedzieć zwiastunem, tylko zwolennikiem rozwiązania siłowego. Nie czytaj, bo wiesz co, przed chwilą sobie to samo pomyślałem, co ktoś tutaj napisał. Słuchacz napisał, że cicho, Rafała do pana prowadzącego powinno być dżinglem. I właśnie jak powiedziałeś, już przy którejś tam kolejnej A jeszcze audycji... ja mówię, mocne to było. No aha. Tak. Tak. To zrobimy taką wycinankę, jakieś plebiscyt na srebrne usta z radia Eter wróć, bo już te srebrne usta już są w trójce, więc może złote usta. Złoty język. Albo no. Krzywe usta, krzywy język.
No to może się coś pojawił. Tak, propozycja warta przemyślenia. Dziękujemy za pomysł. Więc no, mamy Sokoła, mamy dwa punkty zapalne i w 1409 roku wielka wojna wybucha. Przerwa. Pięknie, tak? Przerwa. Tak, tak, okay. Tak, tak, tak. Codziennie twoje radio. Codziennie twoje radio. Eter FM. Codziennie twoje radio. Codziennie twoje radio. Eter FM. No i wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie. Wybuchła wielka wojna. Tak. Z krzyżakami. Się będzie działo. No co? No się będzie działo. Krew się będzie lała. Krzyżaki, dwa nagie miecze. Słuchaj, 1409 wypowiedzenie wojny. 15 lipiec 1410 bitwa pod Grunwaldem. 1411 wróć. Rafał, pierwsze pytanie mam do ciebie. Jesteśmy już na 1410? Nie, 1409 krzyżacy zajmują ziemię dobrzyńską. Ale to dobrze, bo w takim PR-ze europejskim, no to myśmy byli stroną poszkodowaną, tak? To nie my byliśmy agresorami, to myśmy się bronili, a więc to powiem tak, jak to ktoś powiedział, prawda, ty sprawdza, pokarm przetrawiony i wydalony, prawda i moja prawda, no to ta wojna zaczęła się od naszej prawdy, no. Więc to myśmy byli stroną broniącą się, to ta wojna dla nas była wojną sprawiedliwą. A żeby było jeszcze ciekawiej, jedna i druga strona się do tej wojny przygotowywała, znaczy ciekawiej, trudniej. Krzyżacy zaś tam chcieli grać na tych nastrojach separatystycznych w Litwie, zawarli sojusz z Luksemburgami. Zygmunt Luksemburczyk miał uderzyć na Polskę od południa w sile 10 tysięcy ludzi. Dzięki Bogu skończyło się tylko na wypowiedzeniu wojny Polsce. Propaganda na zachodzie Europy, przyjeżdżali goście, rycerze, tutaj krucjata jest, tu będziemy z poganami walczyć. No Polacy też nie zasypywali, Litwini nie zasypywali gruszek w popiele. Litwini nawiązali kontakt z Pskowem i z Nowogrodem. I dzięki temu znaczne siły tych kawalerów mieczowych inflanckich nie dotarły na Grunwald. W Czechach stworzyło się zamieszanie społeczne, w tle ekonomiczne, w tle religijne, w wielkim skrócie husyci. I poprosiliśmy ich o pomoc, husytów, innowierców, heretyków, nie innowierców, heretyków. Więc no, jedna i druga strona dość dobrze się przygotowywała do wojny. Punkt zbiórki, że się tak... Assembly Point, tak to się nazywa? Tak. Ten Assembly Point wyznaczono w okolicach... No gdzie ja mam ten, gdzie przekroczono Wisłę, w okolicach pod, pod Czerwińskiem, pod Czerwińskiem, i kiedy armia przyjechała, wiesz, stanęła nad brzegiem Wisły, to w tym momencie z Wisłą spływał most pontonowy. Wiesz, no taka nowinka, ciekawostka technologiczna, no most pontonowy, nie? No bo była kwestia przekroczenia Wisły. I jak to zgrano, jak to zsynchronizowano, że armia liczna, bo siły polsko-litewskie z posiłkami tatarskimi, ruskimi, czeskimi oszacowano na około 50 tysięcy. No to niechby tylko sami Polacy przejechali ze 20 tysięcy ludzi. No weź przerzuć 20 tysięcy ludzi przez Wisłę, gdzie... Ciężko. Jak to ktoś powiedział, w Warszawie mostów jest 8. A w Londynie jest 80. Więc no dzisiaj byśmy mieli problem, nie? Wtedy tym bardziej, nie? No tych 8 mostów nawet nie było, nie? Ale a tu most pontonowy pięknie spływa, więc bardzo szybko przeprawiono wojska, bardzo szybko połączono te wojska.
i genialna myśl, posunięcie siły polsko-litewskie uderzyły bezpośrednio na Malbork. Krzyżacy byli tym faktem zaskoczeni. Oni się spodziewali tu wojny od strony Wielkopolski. Mhm. No kwestia Wisły, że teatrem działań, miejscem, gdzie będą się lać, będzie... Wisła prawostronna od Mazowsza i Litwy, lewostronna od Wielkopolski. Zachodnia strona Pomorza Gdańskiego, nie? Że tu będzie. A tu gdzie to? Przeprawiamy się na drugą stronę i dzięki Bogu nie brał przykładu z Bolesława Śmiałego, który kazał wpław ciężko zbrojnemu rycerstwu płynąć. Dobrze, że zorganizował ale ten most. Podpalił, ogrzało. Komu? Śmiałemu. Tak, ktoś mu... Przegrzało mu się trochę. Ktoś mu w ogóle dołożył. Tak. I... Widzisz, pamiętam. Dobrze, więc element zaskoczenia był po naszej stronie. No i krzyżacy musieli szybko gonić tu Polaków. Dzięki temu zdaje się, że nie dysponowali wszystkimi siłami, jakie mieli. Mhm. Bo oni byli, z tego co pamiętam, to oni byli podzieleni byli na dwie armie. I doszło do spotkania gdzieś w okolicach, zanim doszli pod Grunwald, mhm. przy jakiejś rzece. Ale jak opowiedział, nie, przeprawiać się nie będziemy, za duże ryzyko, obchodzimy rzekę. I pod wsią Grunwald, w piękny lipcowy dzień, jak dziś. Tylko, że 15 właśnie. Dwie armie stanęły naprzeciwko siebie. Mm-hmm. Dwie armie stanęły naprzeciwko siebie. Jedna krzyżacka licząca około 33 tysiące ludzi. Armia polsko-litewska, tak jak powiedziałem, około 50 tysięcy ludzi. Tylko też, my trochę więcej przewagi liczebnej. Oni zdecydowana przewaga technologiczna w uzbrojeniu. No i dochodzi do bitwy. Poczekaj. Pierwsze pytanie. Dwa nagie miecze. Były czy nie było? Jedź. No nie. Wydaje mi się, że... To od Długosza chyba pochodzi. Mhm. Wydaje mi się, że to jest wiarygodna informacja, dlatego że ojciec Długosza walczył w bitwie pod Grunwaldem, więc te informacje Długosz mógł mieć z pierwszej ręki. Pięknie. Więc wydaje mi się, że były. Że były. Tak. Super. To mnie się podoba bardzo. No. Pytanie numer dwa. Huzaria. Nie walczyła pod Grunwaldem. Nie walczyła. Nie. A czasami w filmie nie pojawia się huzaria w Krzyżakach? W Krzyżakach? No, bo nie pamiętam. Tak mi się wydawało, że... Nie, w Krzyżakach u króla Jagieły na... Bo jest ta scena narady, nie? Tak przeplatane są krzyżacy, Emilian Karewicz i ten genialny aktor, który miał zagrać Bogumiła Niechcica, ale na raka umarł. I... jest przeplatana i w jednej ze scen jest, tylko nie wiem, czy chyba Emilian Karewicz, Jagiełło, ma na ręku zegarek, a na stole leży paczka papierosów. Co ty? No. Ale jaja. Gdzieś albo u Krzyżaków, a jak jadą, szarżują na siebie Krzyżacy, to widać słupy telegraficzne. A jak inny film historyczny, nie pan Tadeusz, tylko pan Wołodyjowski, Tatarzy, Turcy, wróć, Turcy szturmują na Kamieniec Podolski, a w tle jedzie ciężarówka. Husaria w Polsce to gdzieś tak koło 1500 roku. No ja myślę, że gdzieś to jest za 100 lat.
Husaria w Polsce to dopiero czyli nie pojawiali się jeszcze, w filmie, to pomyłka moja. Jeszcze nie, Husarii wtedy nie było. Okej, no to nagie miecze no mamy z głowy. Nagie mamy miecze z głowy. Czy Ulrich von Jungingen był rzeczywiście tym głównodowodzącym? Tak. Znaczy, wiesz, kwestia osoby głównodowodzącej po stronie polskiej i krzyżackiej, to wiesz, to nie ulega wątpliwości. Tam wielki mistrz zakonu krzyżackiego, tutaj król Polski. Tylko inny był obyczaj. Jagiełło przyszedł ze wschodu, on walczył z Tatarami, on walczył z Moskwą, wiesz, to były przeważnie walki lekkiej jazdy, czyli dużo zwrotności, dużo manewrów, więc ten wódz wschodni nie mógł sobie pozwolić na to, żeby w pierwszym szeregu popędzić do ataku. Więc Jagiełło, to co zresztą jest w filmie, powiedział, będę stał na wzgórzu i będę pilnował, żeby bitwę wygrać. Krzyżacy, kultura zachodnioeuropejska, rycerska, my tu jesteśmy rycerze i my tu teraz będziemy wspólnie walczyć, nie? Kolejna rzecz, jeśli dotyczy w trakcie tej bitwy wykorzystano nowinki strategiczne, taktyczne, mianowicie atak oskrzydlający, jedna i druga strona, bo do tej pory to były pojedynki rycerskie, dwóch rycerzy stawało naprzeciwko siebie i hajda na prosto, który kogo strąci z konia, nie? Nie było czegoś takiego jak manewr oskrzydlający z boku. Pod Grunwaldem robili to jedni i drudzy. Żeby było ciekawiej, kiedy ten manewr wykonywali krzyżacy, w pewnym momencie na górce zauważyli niewielki oddział, tam 5 czy 6 ludzi i rzuciło im się to w oczy, dlatego że jeden miał piękną, błyszczącą zbroję. Najwyraźniej dowodzący tym atakiem oskrzydlającym stwierdził, że 5 rycerzy to nie chce stoją. My mamy tu ważniejszą misję, ale jeden z tych krzyżaków, jeden z tych rycerzy stwierdził, no taka piękna zbroja, ile to musi być kasy. I wystartował do tego rycerza w pięknej, lśniącej zbroi. Tam jakoś, nie wiem, gest kopią wykonał, że chce podjąć ten rycerski pojedynek. Tamten odpowiedział. Zachował się mało po rycersku, bo mu kopię podbił do góry i gościa strącił z konia. I na tym ten pojedynek się zakończył. No i dzięki Bogu, że zlekceważył tych 5 rycerzy, bo tym rycerzem w lśniącej zbroi to był właśnie Jagiełło. Było bezpośrednie zagrożenie życia władcy. Żeby było ciekawiej, podobno co 10 czy co 15 kilometrów od Grunwaldu był ustawiony świeży koń. W razie gdyby Polacy, Litwini przegrali, to no to co zrobił Łokietek pod Łowcami? Wysłał jednego ze swoich rycerzy do Kazimierza i mówi, weź go zabieraj z pola bitwy. Na filmie jest Kazimierz Wielki i na tym filmie jest pokazane, że Kazimierz do tego rycerza startuje i mówi, a wszyscy mówią, że ja jestem tchórzem, a jak ja mam zdobyć sławę rycerską? A ten rycerz mu ze spokojem, wasza królewska mość jest jedynym dziedzicem tronu i wasza królewska mość musi przeżyć. I pod Grunwaldem Jagiełło też musiał przeżyć. I dlatego co te 10 czy co 15, już mniejsze odległości, co jakiś czas był ten świeży koń, żeby mógł król uciec w razie, gdyby coś poszło nie tak. No i dochodzi do starcia, do zwarcia rycerzy. Pierwsza zaatakowała Litwa w celu wykrycia tych wilczych dołów. Czy były, czy nie były? Podobno ich nie było. No, w każdym bądź razie, nie wiadomo. W każdym bądź razie Litwini pierwsi uderzyli, zostali odparci, wycofali się, no i teraz historycy się kłócą ze sobą, czy to był manewr taktyczny, pozorowanie odwrotu, czy który miał wciągnąć rycerzy w bagna, w lasy, żeby łatwiej ich było z nimi walczyć. Faktem jest, że część oddziałów, jak opuściła bitwę pod Grunwaldem, to znalazła się na Litwie, czy tam na Rusi. Więc, rzut beretem. No, rzut beretem. Tak, no, to tam z takich Mazur na Litwę, co to jest? Jeden dzień drogi.
Więc no, suma summarum, no myśmy tę bitwę wygrali. Zwycięstwo było całkowite, w bitwie zginął wielki mistrz zakonu krzyżackiego i z całym szacunkiem dla całej dynastii Jagiellonów i Władysława Jagieły i w tym momencie wkład w kształtowanie się państwa polskiego został wyczerpany. Nie, bo zamiast, no, zamiast wziąć krzyżaka, rzucić o glebę, przycisnąć kolanem do ziemi, wycisnąć co się dało, to miasta, zamki się poddawały jeden po drugim, Malborka nam się nie udało zająć, Witold powiedział, a pierniczę imprezę, wracam na Litwę. Czyli Jagiełło podobno dopiero rok później wrócił do Krakowa, bo najpierw pojechał na Litwę. Imprezować. No, no nie wiem, czy imprezować, no dogadywać się. Jak to jeden z historyków powiedział, Litwin pozostał Litwinem. Czy można mieć do niego o to pretensje? No nie, no. No i teraz kończy się wielka wojna z zakonem krzyżackim, pierwszym pokojem w Toruniu, tylko no mój Boże, no, no śmiech na sali, no, no warunki pokojowe. Żmudź wraca do Litwy na czas życia Witolda, a Polacy odzyskują ziemię dobrzyńską, czy jako, którą skądinąd wcześniej wy... Nie, no bo na początku wojny zajęli znowu krzyżacy. No i tyle, na Pomorze Gdańskie. I w kronice Jana Długosza można wyczytać te pretensje. Długosz nie lubiał Jagieły, ale ja myślę, że w tym momencie, kiedy on pisze o tym, że nie odbito Pomorza Gdańskiego, że nie odzyskano ziemi michałowskiej, chełmińskiej, to wszystko, co się starał Kazimierz Wielki, no, że był pewien niesmak, że społeczeństwo miało pretensje. Do króla, że nie dopilnował interesu Polski. I tylko no, z drugiej strony no, popatrzmy na Polskę i na Litwę. No, Litwa 4 razy większa od Polski. To czyich interesów miał pilnować Jagiełło? Litwin. No litewskich pilnował. No tak. No. I teraz kończy się wielka wojna tym pokojem toruńskim, tylko że to też, no, pokój okazał się nietrwały, bo już w 1414 roku dochodzi do nowej wojny, tylko też, no, co to za wojna? Krzyżacy nie mają sił, żeby walczyć z Polakami w polu, Polacy nie mają sił, żeby zdobywać ich zamki i ich twierdze. Faktem jest, że krzyżacy potrafili budować zamki. To od nich się uczyliśmy. Sztuki tej murowania... Nie chcę powiedzieć sztuki oblężniczej, ale... militarnej. Budowania fortec. Mm-hmm. O, to od nich się uczyliśmy. Dopiero mieliśmy się uczyć. Nie, i no, przepraszam za wrażenie, no ale ten smród tych starć polsko-krzyżackich no, ciągnął się jak nieświeże powietrze po bieliźnie i te... Ładnie no, powiedziane. No bo to się ciągnęło, tak? No tak. Że to się ciągnęło jeszcze przez długie lata, bo spór polsko-krzyżacki miał być rozstrzygnięty, ale to do tego jeszcze wrócimy, na Soborze w Konstancji, genialne wystąpienie Pawła Włodkowica, 1422 wybucha znowu jakaś śmieszna wojna z zakonem krzyżackim i powtórka z rozrywki, bo oni nie mają czym z nami walczyć w polu, a my nie mamy czym zdobywać ich zamków twierdz. Jakoś się tam w końcu dogadali, zawarto pokój, który no dopiero, niech zajrzę na ściągę, pokój na jeziorze Melno, 1422, no i no tylko też, no, Żmudź na zawsze wraca do Litwy. I dopiero ten pokój z 1422 roku zamknął wielką wojnę z zakonem krzyżackim, ale do wojny jeszcze doszło. Kiedy nam się udało odbić 50 lat później. Malbork, dopiero 50 lat później. Tak.
50 lat później na mocy drugiego pokoju truńskiego. 1466. Cały czas na dobre sobie tam siedzieli. No do zakończenia II wojny światowej. Pięknie. No. A i teraz zapowiedziałem spór, sobór spór w Konstancji. Sobór w Konstancji. Sobór w Konstancji zebrał się, załatwiał tam sprawy kościelne, sprawy papiestwa. Przy okazji poruszono sprawę wspomnianych husytów. Spalono Jana Husa, żeby nie było. Polacy popierali Husa, wypowiedzieli się przeciwko spaleniu. Tylko jeden Mikołaj Trąba tego oficjalnie nie powiedział, bo kandydował na papieża. Papieżem nie został. W każdym bądź razie na tym soborze w Konstancji przy okazji rozstrzygania, sobór nie rozstrzygnął, sporu polsko-krzyżackiego miało miejsce wystąpienie księdza rzymskokatolickiego, rektora Akademii Krakowskiej, Pawła Włodkowica. Czekaj, no niech idzie, że ja to znajdę na tej mojej ściądze. I teraz tenże Paweł Włodkowic w trakcie tego wystąpienia powiedział coś takiego, że narody, w tym pogańskie, mają prawo do terytorium, do państwa, do nienaruszalności, integralności tego terytorium, do suwerenności, do kultury. Dalej mówił, że wiara nie może pochodzić z siły, z przymusu. Nawracanie siłą jest grzeszne, że to nie tędy droga. Dalej, to co zrobili Polacy. Katolicki kraj, jeżeli broni swojego terytorium, to może skorzystać z pomocy pogan. Po naszej stronie walczyli muzułmańscy Tatarzy, po naszej stronie walczyli prawosławni Rusini, po naszej stronie walczyli heretycy husyci. Nie. Do tego zabrał głos Zawisza Czarny, pierwszy rycerz ówczesnej Europy, który powiedział, że króla będzie bronić gębą i ręką. Tam nie wiem, czy gardłował, czy nie gardłował, bo mieliśmy Pawła Włodkowica, Mikołaja Trąbę. Włodkowic sprawił, że głos polski był słyszalny i był słuchany, bo jego teorie to był przewrót kopernikański w ówczesnym rozumieniu prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych. Zresztą tą argumentację Włodkowica w XVII czy XVIII wieku wykorzystali hiszpańscy jezuici de las Casas i koledzy, broniąc Indian przeciwko braniu, z Ameryki Południowej przeciwko braniu ich w niewolnictwo. Także no, wracamy do Zawiszy Czarnego, więc jak zapowiedział, że on, pierwszy rycerz Europy, będzie bronił króla ręką, no jakoś nie było chętnego do walki. Był Falkenberg, był jakiś dominikanin z Krakowa, takie niemieckie nazwisko, napisał tam jakiś paszkwil, w którym nawoływał do unicestwienia Polski, że tu plugawią się z heretykami, schizmatykami i spalić ich wszystkich na stopie. Marnie skończył w więzieniu. No, więc tak. Na stosie. Nie, w więzieniu skończył z tego ale więzienia. Nie, spalić na stosie, a nie na stopie. Znowu, jak nie sutki graniczne, to na stopie będziesz palił. Przepraszam. Tak, no. Bo ja już cię słucham, jak już sam o tych sutkach, których ja nie wyłapałem, powiedziałeś, to teraz cię już słucham. Tak, nie no, trzeba jeszcze na spokojnie przesłuchać tę audycję, tak, zrobić takie lapsusy, wychwycić, dżingla zapowiadającego zrobić. Tak, i więc no, w tym momencie zamknijmy sprawę sporu polsko-krzyżackiego, bo zostało ostatnie 5 minut, a jeszcze jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć. Wojna z zakonem się kończy. 1422, pokój na tym jeziorze Melno, a Jagiełło dalej bez syna. No kolejna żona. Poczekaj, no właśnie, a kto został drugą żoną Jagiełły? Z tego, co mnie pamięć nie myli, to została wnuczka Kazimierza Wielkiego. Aha. Co też w jakiś sposób miało służyć, wiesz, Jagiele, bo po śmierci Jadwigi on nie miał lekkiego życia w Polsce. On nie miał zaplecza politycznego, powiedzielibyśmy dzisiaj. Wręcz przeciwnie, no, byli tacy ludzie, którzy tak...
no jesteś, no bo trzeba z tym zakonem tą wojnę wygrać, no ale... Ale jak ci nie będzie, to wcale nie będziemy się Ale martwić. Jak ci nie będzie, to sobie sami damy radę, tak? Bo już biskup Pełka mówił, to my wybieramy, kogo chcemy, tak? W czasach rozbicia dzielnicowego. To prawda. I wysyłaliśmy przed chwilą listy do Elżbiety Bośniaczki, albo nie da, jak nie dasz Turki, to sobie wybierzemy władcę, tak? Więc no oni by sobie dali radę. I przychodzi... Pierwsza żona to była Jadwiga, druga żona to była, zdaje się, druga była wnuczka Kazimierza Wielkiego, dwa małżeństwa polityczne, różnie możemy patrzeć, czy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi. Kolejną żoną została, ale Tom już chyba kochał, chociaż też polityczny, wtedy nie było małżeństw z miłości. Kolejne małżeństwo. Ale Jadwiga go kochała przecież. Myślę, że się lubili, szanowali. Aha, w ten sposób. I jedno potrzebowało drugiego. No i kolejną żoną, chyba trzecią czy czwartą, została Sońka, Zofia Holszańska, skądinąd spokrewniona z Witoldem, z którym się tyle lał. No i ta Sońka urodziła mu dwóch synów, trzech, ale jeden bardzo szybko zmarł, Władysława i Kazimierza. Za tydzień będę wiedział. No i w końcu jest syn. Z prawego łoża. No, z prawego łoża, żeby nie było. No i teraz Jagiełło zaczął kombinować, no co by tu zrobić, żeby tą dynastię, żeby syn przejął władzę. Bo o ile sytuację na Litwie miał trudną, skomplikowaną, bo był Jagiełło, byli bracia, kuzyni, ale jakby to on decydował. Więc na Litwie synu by odziedziczył władzę. W Polsce to już nie byłoby takie proste. W Polsce to już by nie było to. No i znowu. Się dogadajmy. I się dogadali. Szlachta powiedziała, napisała na pergaminie, uznajemy twojego syna za władcę, ale ty nam coś daj. To Jagiełło się ociągał, to mu w końcu wyciągnęli ten pergamin uznający sukcesję syna i na jego oczach mieczami porąbali, powiedzieli, no to nie będzie synu dziedziczył korony. No i co zrobił? W końcu w całą sprawę, a jakże, wmieszała się sprawa korony dla Witolda, korony królewskiej litewskiej. Mm-hmm. Dla Witolda, no i w końcu Władysław Jagiełło, no, poszedł, nie chcę powiedzieć na kompromis, no ale wydał kolejny przywilej na zjeździe w Wiedniu w 1430 roku. Wydał gwarancję nietykalności osobistej szlachcica. Szlachcica nie można było aresztować, nie można było uwięzić bez wyroku sądu. No, tylko trochę tylko, że, też tak. Śmiech na sali, nie? Bo teraz idziesz do aresztu i jest rozprawa. I albo jesteś winny, albo nie jesteś, jeżeli nie następuje źródło groźba mataczenia, ewentualnie nie jest to przestępstwo, to możesz nie iść do aresztu, ale gdyby coś, to idziesz, nie? A wtedy bez wyroku sądu ciebie nie aresztujemy. Zaczyna się... Rafale, kończy nam się czas. W każdym bądź razie Władysław uzyskał, że jego syn będzie dziedziczył i pewnej pięknej nocy poszedł posłuchać, jak śpiewa słowik, jak już nie było lipcowej patelni. Poszedł w nocy posłuchać, jak śpiewa słowik, posłuchać szumu lasu. No i załapał zapalenie chyba płuc, zapalenie i umarł. I umarł. I umarł. Trudno. No to co? Pożegnajmy się z Jagiełłą. Pożegnajmy się. Nie byłoby naszej... Ludwik Węgierski, co chcesz B? Ludwik Węgierski? B. B. B, bo nie Polak. Brzyd, albo nie Polak. Jadwiga, król Polski. Jadwiga, król Polski, no. Cacy. No, fajna jest. No tak. Fajna ziuta, pewnie. No Jagiełło. I Jagiełło, no oczywiście, że Cacy. No, a ja mam, kurczę, mieszane uczucia. No co ty?
No. Znaczy wiesz co, ja Jagiełłę postrzegam tylko przez pryzmat Grunwaldu. Grunwaldu tylko i wyłącznie. No. Ale co, masz mieszane uczucia? No wiesz, no, że to pomoże, że tak... To słuchaj... Tylko nie miał lekko chłop, no nie, zrobił co mógł, no chwała mu za to, co zrobił. Więc ja jestem na cacy, Rafał na cacy. Jeżeli macie inne zdanie, to piszcie na czacie albo na forum, tam się zalogujcie i napiszcie w zakładce cacy czy B, czyli historia kołem się toczy. Rafale, dziękujemy ci bardzo, było jak zwykle miło i sympatycznie. Co za tydzień? Za tydzień, no właśnie nie wiem, czy znajdę odpowiedź. Słuchacz wtedy kilka tygodni temu rzucił zagwozdkę, pozostawił, czy Władysław Warneńczyk miał skłonności homoseksualne, czy nie. O właśnie, nie wiem, ale nie wiem, czy sprzed kilku tygodni. Nie, no przez jedną z pierwszych audycji. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź. W każdym bądź razie będzie Władysław Warneńczyk, jego krótkie... Bardzo krótko. Aczkolwiek być może intensywne panowanie, nie wiem, no. I Kazimierz Jagiellończyk. Ojciec czyli Warneńczyk i Jagiellończyk. I żeby nie było, odzyskujemy Pomorze Gdańskie. O, alleluja, w końcu. W końcu. Dziękujemy wam bardzo. Słuchaliście audycji Cacy czy B, czyli historia kołem się toczy. Zapraszamy za tydzień. Może z nowymi dżinglami. O, właśnie, bo tak musimy Cicho, ja teraz mówię. A, przepraszam.